Zapraszam Was na kolejny odcinek z GTA 4. Zostawcie subskrypcję i dzwonek, jeśli podoba Wam się ta seria. No i miłego oglądania. Jedziemy sobie do małego Jakuba i kontynuujemy misję. Mam Faggio. Czy to jest zwykłe Faggio, czy Faggio Sport? Chyba zwykłe. Zwykłe Faggio. Ale niech będzie, że Sport. To jest Faggio Sport, ok? Nie wiem, kiedy tam dojadę tym czymś. Ale zadziwiające jest to, że ciężko jest spaść z tego pojazdu. Nie? Zobaczcie. I że można na koło je postawić. Czy go. Patrzcie, kurde, nie rozbił się. Dziwnie się tutaj. Wow! Ale poleciał! Kurde, ej, patrzcie, gdzie ja jestem? O, nice. Otworzyłem jakiś domek. Co tu jest? Tu chyba będzie jakaś też misja. A? Chyba można wejść na dach budynku. Czy pamiętam jeszcze GTA San Andreas? Pewnie, że tak. O, jesteśmy na dachu. Tu chyba będziemy kogoś gonić, coś tak czuję. Ej! Tu chyba można było w GTA 4 bardzo fajnie parkoura robić. Patrz. Hops. Hops. Nie pamiętam właśnie, czy... Chyba w San Andreas najlepiej można było parkoura robić, nie? W czwórce tak nie do końca chyba. Du, 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 du. Ale można robić. O nie. Ty, a czekaj, jak to było z taksówką? Trzeba było dłużej F przycisnąć? I możemy wtedy przejechać taksówką. Jest, do małego Jakuba. Ekstra. Jedziemy. Można się rozglądać. To jest jedyna opcja, kiedy w GTA 4 możemy mieć widok pierwszoosobowy. Co to było? Ktoś tam biegł. Nie możemy inaczej ten. Możemy go. Okej. Skok wiary to był, no. Ale nutka wleciała. O, już jesteśmy u małego Jakuba. Ciekawe, ile kasy nam zabierze za to. Czyli co, mówicie, że gdzieś tutaj w parku jest. Są granaty, tak? Tylko w którym miejscu? Czekaj, czekaj. Kurczę, 4 dolary, oszalałeś? To są 4 hamburgery. Wysiadaj. Dawaj, 4 dolary. A tu jakiś paker, zobaczcie. Tu jakiś paker na skuterku się gapi. O nie, 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 shift, uciekaj, uciekaj. Uciekaj! Dobra. Dwie gwiazdki mnie gonią. Ty, a tu po schodach nie, nie można. Uciekamy. Ale lipa. Jak ja mam się teraz schować? Może zaczniemy misję u Jakuba. Nie, musimy wziąć furę i ją przemalować. I wtedy od razu mnie przestanie gonić policja. Tutaj chyba było tak, że jak nie goniła cię policja i przemalowałeś furę, to nic nie płaciłeś. A jak cię goni policja i przemalujesz, to tam się płaci jakąś kasę. Z tym, że ja mam teraz tak mało kasy, że nie wiem, czy mi starczy na to. Siema Wisu, witam cię. Dobra, spróbujmy. Powinniśmy ich łatwo zgubić właśnie w sprayowni. Tutaj czasami fajne fury stoją pod sprayownią. O, o, uwaga. Zobaczymy, ile zapłacimy. Gościu wysiadł, ale nie wyjdzie, bo garaż zamknięty i koniec. O, w tym parku po prawej. W tym parku po prawej, czyli tutaj. Koszt film, okej, okay, dobra. Pierwsze malowanie koszt film. Tu mówicie, że są gdzieś granaty. Granaty naprawdę bardzo by ułatwiły mi tutaj grę. Możemy chwilę poszukać. Tylko w którym miejscu? Ale wolne są te auta w GTA 4. No są niestety wolne. Jak się tak przesiądziesz z GTA 5... A, latający szczur, czyli gołąb. Czekaj, czekaj. To się robi achievementa tym, ale szkoda mi strzelać, bo mi zaraz zacznie policja gonić. Zróbmy to tak. Nie możesz... Kurde, nie mogę się bić. O, jest, bije się. Jaki on wytrzymały jest! Kurde. No dobra.
gitara. Wytrzymały gołąb. Może to o inny park chodzi, czekajcie, ja sobie zobaczę na dużą mapkę. Może chodzi o park koło Małego Jakuba, ale tutaj nie ma. Chyba, że chodzi o park gdzieś tutaj. Bo tutaj jest drugi park. Tu jest fontanna. Pewnie wam o ten park chodzi. Faktycznie nie ten, no. To chyba chodzi o tamten park. I tam jest duża, duża fontanna i rzeczywiście coś tam w niej było zawsze. Tylko nie pamiętam. Dobra, to w takim razie jedziemy do innego parku i tam jest duża, duża fontanna. O, to jakiś bezdomny szedł. Niedaleko komisariatu. Okej, zajedziemy tam, zobaczymy. No, granaty naprawdę bardzo by się przydały. Ty, ale się mulą te auta. No, jakbyśmy mieli jakieś sportowe. Tutaj gdzieś w okolicy jeździło Benchy, nie? Co to? Czy to był Fletcher? Nie, to był ten słabiak. Nie wiem, gdzie są granaty, ale po co mono jest koktajl Molotowa. To co mam brać, granaty czy koktajl Molotowa? Nie, weźmiemy granaty. A później może te koktajle. Z koktajlami jest fajna zabawa z podpalaniem samochodów. Na pewno sobie jeszcze przetestujemy te rzeczy. A dobra, i tu musimy szukać gdzieś granatów. Jest fontanna. Jest kilka fontan, nie? Co to się tu świeci? Aha, to jest lampa po prostu. Oho, jest gołąb. Dobra, poszukajmy gdzieś tutaj. Zostało mi tylko jeszcze 198 gołębi do zabicia w Liberty City i chyba dostanę kamizelkę kuloodporną. Nie no, nie pamiętam co się dostawało. Coś tam się chyba dostawało. Ta z globusem, okej, zobaczmy. To chodzi o tą fontannę z globusem. O, jest coś! Jest, rzeczywiście, jest granat. Ale beka. No to dobrze, super. Trzy granaty aż! Ale super, to zaraz tutaj zrobimy. Nie wiem, słuchajcie, jak ktoś podejdzie do mnie, to leci granat. Jedziemy na misję do Małego Jakuba i sobie tam zrobimy z granatem jakąś akcję. Uścisk dłoni prezesa Rockstara się dostał. Ta, na pewno. Jakby on miał ściskać dłoń wszystkich graczy, którzy zrobili tego, tą akcję z gołębiami, to myślę, że już by miał rękę wytartą. Dla gentlemanu, okej? Okay. I? Do klubu ze stripteasem. Idziemy czy nie idziemy, jak myślicie? Dobra, piszcie na czacie. Idziemy do klubu ze stripteasem z Romanem, czy nie idziemy do klub teasu z Romanem? Do stripteasu, klubu stripteasowego. Idziemy z nim, czy nie? Nie idziemy. Idziemy. No dobra, głos subskrybenta jako dwa głosy. Będą cycki! Dobra, większość osób widzę tak wstępnie, że chce. No to dobra. Strip club sounds good. Okej. Jedziemy moją furą. Jak coś, to mam granaty, więc jak nie spodobają nam się dziewczyny, to zawsze możemy je odinstalować z tego klubu. Bardzo łatwo. No ale na razie czekajcie. Ja mam tu odpowiednią furę do takich akcji. Musimy jechać po mojego handleja, który stoi i czeka. O właśnie, przy okazji sprawdzimy, czy... Kurde, znowu stoi... Ale chyba pusty. Dwa radiowozy? Nie, tam jest gliniarz? Nie ma gliniarz. Patrzcie, dwa radiowozy. Zbieramy shotguny. Nikogo nie ma, okej. Okay. Dobra, jeden shotgun. Płacz. Pięć naboi. I tu jest drugi shotgun. Kolejne pięć naboi, tu już 10. No to jest tak jak minigun w tej grze. Okej. I zobaczmy, dostałem więcej amunicji. 10! Ole kurde, zarypiaście. No dobra, jedziemy teraz po... Ty, a gdzie jest mój samochód? Jest, stoi tutaj na szczęście. Ten radiowóz zawsze tu stoi do misji Winnegate. Ej, właśnie! Bo przecież my możemy robić misje policyjne w GTA 4. W GTA 5 tego nie ma, nie? Ha, ha, ha. Będzie trzeba kiedyś porobić. Policyjny komputer. Płacz!
Ole akcja. Pimp car, tak, to jest pimp car. To jest odpowiednie określenie. Najbardziej łagodne, jakie można wymyśleć w tym momencie. Łop, łop. Aha. Okej. Okay. Taka sobie pogadanka. Czy myślę, że Forza Horizon będzie w 19? Może być. Może będzie pod koniec 18. Siusiakowe auto. No na razie jest siusiakowe, bo jadą tylko faceci. Zobaczymy jak będzie później. Ty, gdzie jest ten klub? Czekaj, czy my możemy pojechać do tamtej części miasta? Ojej, ciężko się tutaj wyrobić tym samochodem. No, możemy tu pojechać, tylko musimy poczekać. Zapłacić za przejazd musimy, kurde. Kto by tam płacił? Kurde, ja nie mam hajsu na takie rzeczy, przestań. Trzeba oszczędzać. Za co ja kupię nowe ciuchy? Ej, no spoko, jedziemy do klubu ze stripteasem w dzień? Tak się jeździ w GTA, zobaczcie. Kurde, pewnie, że tak. Ja sobie radzę, kurczę. I teraz, no co ja będę tam... Tutaj zawsze się skrót robiło, pyk. Dawaj, uciekamy przed klinami. Okej, okay. Udało się wcisnąć w ostatniej chwili. W GTA 4 był mod zombie. O i zobaczcie co, musiałem coś tam płacić. Ej, tu chyba lepsze fury gdzieś były zaparkowane. Właśnie pod tym klubem od stripteasu, nie? No tam sobie zaraz pożyczymy jakąś BMW-kę czy coś. Stancik elegancko. Po ścianie pojechaliśmy, kurde. Na razie nie ma żadnej fury, ale zobaczymy co będzie później. Bronie nie są mile widziane. Dobrze. Jedna dziewczyna była chyba od zdrowia. A, wiem o czym mówisz, tak. No to idziemy do środka, zobaczmy. Co my tu mamy? Nie no, jest git. Raczej nie powinno być problemów. Gdzie jest Romanus? You wanna dance? Będzie fajnie. Nie no, będę musiał wyłączyć streama, kurde. Chodź za mną, skarbie. Już po 22, dobra nacka się skończyła. Dobra, ja wyłączam obraz. Bo mnie straszycie, że do Gestapo mnie za ten. Nie, szybko tam z nią powalczę i koniec. To chyba ta, nie? Dobra, wchodzę. Uwaga, gasimy światła. Nie ma oglądania. Zmieniamy kamerę. Wow, można zmienić kamerę i tyle. Nie można nic tutaj robić dodatkowo, jak w GTA 5. Come again soon. Ile zabrał? $50? Serio? Czekaj. Kurde. Dawaj mi tą kasę, boy. Już? Użesz ty! Oddawaj hajs. Ty też oddawaj. Laska będzie się ze mną bić? Dawaj hajs, koleś. Dawaj. Ty dobry jest, bramkarz. Ile ich tu jest? Jak ja mam się bić z kilkoma naraz? O shit. Dobra, czekaj. Ja mam tutaj... Nie mam broni, nie mogę wyciągnąć broni. Laska jak mocno bije. Uciekamy stąd. Jok się... Ty, czekaj. Zaskoczenia bije. No kurde, z kim ja mam się tu bić? Ja pierdzielę, idziemy stąd. Czekaj, ja to inaczej załatwię. Shut up, bitch! Gdzie jest ta laska, co mi $50 zabrała? Ja muszę oszczędzać. Dobra, dawaj kasę. Nie ma hajsu?
Konsola PS4, a nie, to menu stoi. Kurde, myślałem, że to jakiś ten easter egg albo coś. Musimy znaleźć kogoś, kto ma $50. Tym, tym. Jest! Kasa! Ile hajsu? No trochę zebraliśmy. Ile ty miałeś? Ciekawe czy ochroniarze... Nie, ochroniarze nie mają w ogóle kasy. A ten co tutaj? Dobra, chyba panie na telefon mają najwięcej hajsu, więc... Dobra, na tyłku już nie zarobisz. Koleżko. No nie widzę tutaj więcej pieniążków. Gonią mnie dwie gwiazdki, spokojnie damy radę to zgubić. Ale więcej kasy by się przydało jak najbardziej. No dobrze, chodźmy w takim razie. Dobrze. Zabierz zmęczonego kuzyna do domu. Wsiadaj, koleżko. Trzeba odpowiednią muzykę włączyć. Liberty City Hardcore. Gdzie to jest? Rock? Nie ma czegoś takiego? Jest! Akurat coś gadają, nie ma muzyki. Niestety. Rzeźnia w strip klubie. O, właśnie, mam już pomysł na odcinek. Nazwę odcinka. Oh my god. Dobra. Musimy znaleźć, ale Liberty City Hardcore niestety wyłączone jest. Dobra, musimy uciec przed policją. Tylko dwie gwiazdki, to nie będzie problemu. Czekajcie! Ale nie, ja zabiję Romana, jak to zrobię. Tutaj jest taki niedokończony most, albo zniszczony most i przez niego można fajnie przeskakiwać. Przebili, paszcie! Jak to super wygląda. Przebili mi przednie koło. Jakoś musimy sobie dać radę bez tego. Patrzcie, już prawie zgubiłem policję. O, już po policji. Zabiłem pół klubu. I kurczę, już przestali mnie gonić. Spoko. Nie mogę wam tego pokazać z tym rozbieranym, no bo to brzydko. Zmień brykę, kurde, szalałeś. To jest Huntley Sport. O shit! Dobra, olać ten samochód. Biorę korwetę. Patrzcie, co tu się stało. Dawaj korwetkę. Idziemy ją przemalować od razu. Ole fajnie. Patrz na to. Jedna z lepszych furek w GTA, korweta. Ja pierdziu. Ale super. Patrz, Roman, co żeśmy zgarnęli. Nie ma mowy. Ja zostawiam sobie tą furę pod moim domem i nigdy jej nie ruszę już. To jest za ładny samochód, ale musimy mu zmienić kolor. Musimy pojechać do sprayowni, wybrać inny kolorek. Kurde, to GTA jest fajne, bo zobaczcie, przy policji samej zabrałem komuś samochód i nie goni mnie policja, mogę sobie nim nie jeździć, nie mi się podoba. Mamy fajną furę. Piękna korweta C5. Pościg tu się w dół jedzie, wow, pod mostem. Wow, nigdy jej nie widziałem, jak to nigdy jej nie widziałeś? W GTA to jest dosyć popularny samochód. Ale sportowa fura, pierwsza... No dobra, druga sportowa fura, jaką zobaczyłem w GTA 4. Po pierwsze to było bęż. Musimy przemalować, żeby tak było w rzeczywistości. No jedzie jakiś ziomek, albo ty jedziesz sobie w Maserati, podchodzi do ciebie jakiś bezdomny i wiesz, zabiera ci furę i to już jest jego fura. Świetnie, tak? Powinno być w rzeczywistości. Na pewno. Dobra, musimy jeszcze raz wjechać. Chyba jak mamy naprawiony samochód, to nie płacimy za zmianę koloru. Tak to chyba działa. O, uwaga, jest chyba odpowiedni kolor. Jest! Piękny buraczkowy. Zostawiamy go pod chatą i zobaczcie, już będę miał super furę na lata. O, shit, tu się korek zrobi, nie mogę jej porysować. Musimy jechać chodnikiem. Mamy odpowiednią muzyczkę, czekaj, do sportowych furek będzie muzyczka classic, o. A to hip-hop jest, to musimy dać Radio Broker. Fusion. The genre, o! Ekstra! Wysadź stację bez znowu granatem. Właśnie, mam granaty. Coś tam poradzimy z tymi granatami. Będzie misja, na pewno się... Właśnie, przecież mogłem w strip clubie użyć granatu. Ale spokojnie. Na pewno będzie lepsza okazja do użycia granatu. Teraz zostawiamy tu furę.
Idziemy za na jednodolarowego burgera. Gdzie druga stoi? Dobra, Nala, gdzie druga korweta? Co ty powiedziałeś tam? Gdzie? Gdzie druga korweta? Bym miał dwie na zapas. Aha. Nie widzę jej. Co ty opowiadasz? To nie była korweta chyba, coś ci się przewidziało. Chyba, że gdzieś tam wcześniej widziałeś, a ja nie widziałem. Gdzie? Tam! Jest futo tylko, ale futo nie będziemy brali, futo jest na każdym rogu praktycznie. Kurde, gdzie jest korweta? Stały dwie, okej, okay, może stały gdzieś tam wcześniej, ale teraz nie widać. Wcześniej było jak wyjechałeś dla Kirni, aha, dobra, dobra. W korku była, zmień fryzurę, chyba na razie nie mogę. Nie mam odkrytego tego miejsca. Burger za dolara. Zjedzony i mamy pełne zdrowie. Czyli mieliście rację, że jak się zje burgera za dolara, to się ma pełne zdrowie. A jak się tutaj pójdzie po hot doga, to za 5 dolarów macie też pełne zdrowie. Także oszczędzamy, no, 4 dolce, nie? Nieźle. Dobra, chodźmy zobaczyć sobie misję u Vlada. Bierz Infernusa, jest skąd ja mam ci Infernusa ogarnąć? W sioku. Nie, ja nie biorę na tą misję mojej korwety, nie ma opcji. Jak jeździsz korwetą, to pełno korwet jeździ. No właśnie, ale dwoma korwetami, czy dwiema korwetami naraz nie mogę jeździć. No, I had a late night last night, but it was Mikhail. What? Yeah, what? Wild. Yeah, I guess you're right. So who the hell is Mikhail? Hey, Mikhail's a man. Shit, my nose is bleeding. Is my nose bleeding? No, not yet. Fuck this. Come on. What? Wait! I'm walking here. Let's go. Damn city, always trying to run you down, huh? Hey man, get a bottle. Get that job, hey, you deadbeat truckhead. Just a little change, man. Man, where do these people get off? Like I'm gonna pay for their truckhead. Well, say something. You're so fucking laid back. Moron, come on. Okay. Vlada będzie trzeba... Inferno stoi na osiedlu za przejazdem koło domu... Przejazd koło plaży? Kurde, nie trzeba ogarnąć. No, listen. That's better. Man, Michael gets the good stuff. Okay. Got some laxative in it, though. Gives you a stomach. Rozrobimy ze środka na przeżyczenie. Yeah, listen, where were we? I don't know. Oh, yeah. So, I need you to head up to Duke's and get a car for me. Okay. It's a silver blister. And it's parked on the project by EIC subway station. Okay? Srebrna blista. You got keys? No, Jokel. I need you to take the car. Ask who owes Mikhail some money. Take his car instead. Okay. Huh? We're gonna drive over there? What? Are we gonna drive over there? No. You're gonna take the train, buddy. You think I wanna be in the car with a peasant? Come on. I'm gonna go meet somebody. Znaczy się nie Infernus, tylko turizm, oh, sorry. A, wiem. Ale to nie tutaj, nie w tej chacie. To dopiero później. Tam jest w tym. W salonie samochodowym, no, no, no. Ale to nie tutaj. To musimy poczekać na to. Dobra, musimy udać się na stację metra i będziemy tam jechać metrem. Pyk, to jest takie metro na powietrzne, więc... Wtedy takie, wiecie, jak to metro, co to w grze metrem będziemy śmigać? Serio, jak to możliwe jest? A w GTA 5 mamy normalnie podziemne. Tutaj chyba też jest podziemne metro, nie? Jest. Czwórce, jest, jest. Dobra. Jest pociąg. Poszukaj Bulleta. O, Bullet to jest bardzo rzadkie auto w GTA 4. Okej. Okay. I wsiadamy sobie. Chyba nie ma znaczenia, w który wagonik wsiądziemy. Wszystkie są tak samo brudne.
Jak zawsze, jak przechodzę jeszcze raz GTA 4, nie mogę się doczekać w misji Uncle Vlad. Tam, gdzie się go zabija, tak? Ciapą jedzie. No i tutaj możemy sobie zmieniać kamerę i chyba możemy też pominąć podróż jakoś tam. A, okej. Okay. Dziwnie wyglądają tekstury w środku, nie? Ale tak, możemy sobie inne te kamerki ustawić. I tyle. To możemy, o, możemy przybliżyć nawet kamerę, wow! Okej. Okay. Nie możemy jej... A, mogę trochę obracać. Trochę obracać mogę. Okej, okay, tyle. Dobra, dojechałem. Czyli był taki skrót z jazdy. Ja nic nie pomijałem, samo się pominęła. Musimy znaleźć i ukraść srebrną blistę kompakt. Przy stąd zeskoczę. Kurde, co za Niko. Chodźmy, Niko Bellic. Jest blista. Kto ją tu poleruje? Teraz już tak, bierzemy go. Standardowo. Okej. Okej, mamy furę i co dalej? O. What? Aha, spoko. Dobrze mu pocisnął. No i gitara. Dobra, musimy zabrać samochód do myjni i go umyć. To chyba jest to samo co sprayownia, tak? Przez chwilę myślałem, że to Deluxo. Nie no, Deluxo co innego, człowiek. Klimat zajebisty, nie to co GTA 5. GTA 5 też ma fajny klimat, nie? Szkoda, że GTA 4 jest tak zrypane pod względem tej optymalizacji. Nadal, jeśli chodzi o... Bo to jest tak, Rockstar mówił, że zrobił GTA 4 na komputery przyszłości. No kurde, ja jestem w przyszłości i GTA dalej chodzi słabo, kurde. Mam taki komputer, że wtedy to musiało być chyba z 5 takich, żeby dorównać mocy obliczeniowej, nie? A teraz jest... Dobra, mamy myjnię, można jednak umyć. Infernus jeździ gdzieś koło lotniska. Czekaj, coś mi świta. A czy on czasem tam nie stał gdzieś? Nie, chyba nigdzie nie stał. Wydaje mi się... Wiecie, co mi się wydaje? Że... NRG chyba 500, ten najszybszy motocykl jest na lotnisku. I trzeba tam zajechać z odpowiedniej strony, żeby go zgarnąć. Tak trzeba zrobić. I zajedziemy tam po ten najszybszy motocykl i odstawimy go do... pod mój dom i będę miał go zapisanego. Kurde, i będziemy stunty robić. Jak chcę w GTA 4 popykać, to odpalam Xboxa 360, no tak. Bo też na... właściwie tylko na Xboxa 360 GTA 4 było, nie? No, nie było żadnego remastera na nowe konsole. Na nowe konsole była piątka już. A propos właśnie nowych konsol, wiecie, że chyba niedługo będą zapowiedziane nowe konsole? PS5 i jakiś tam, nie wiem, Xbox 1080 czy tam... 3600. Nie mam pojęcia, jak go teraz nazwą. Ale no, może Xboxa tak szybko mi się nie spodziewał, bo dopiero co wyszedł X. Ale PS5, ja tak myślę, że na 19 rok najwcześniej możemy się czegoś tam spodziewać. Przynajmniej tak analitycy mówią na temat tych nowych konsol. Swoją drogą ciekawa sprawa. Ciekawe, czy będą sporo mocniejsze od tych obecnych. No na pewno będą mocniejsze, ale o ile mocniejsze od tych obecnych konsol. Gdy wychodziły obecne konsole, obecnej generacji, to one już były słabsze od komputerów obecnej, tamtej, naszej generacji, nie? Także... Dobra, i to mamy sobie tutaj. W tej misji chodziło o to, abyśmy odkryli, że w GTA jest myjnia i tyle.